Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Źródłami do dzisiejszego vloga są: po pierwsze, artykuł na portalu ONET autorstwa pana Sebastiana Białacha i Piotra Halickiego pod tytułem Tajemnicza śmierć funkcjonariusza CBSP, czyli Centralnego Biura Śledczego Policji, pracował przy śledztwie przeciwko bratu komendanta głównego policji. Bratu tego. Komendanta głównego policji od afery granatnikowej. Drugie źródło natomiast to da, 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 oświadczenie policji po publikacji tego artykułu, które to oświadczenie, powiem zupełnie szczerze, wzbudziło moje przekonanie, że polska policja ma coś do ukrycia i zdecydowanie lepiej medialnie dla polskiej policji byłoby, gdyby milczała, bo jeszcze raz podkreślę, to oświadczenie mnie osobiście wprowadza w prywatne przekonanie, jest to moja prywatna opinia, człowieka, który wszak na mediach się zna, że polska policja ma coś do ukrycia. Bardzo mroczne, dlatego pozwolę sobie, no, zachowajmy chronologię. Jest akcja, jest reakcja, reakcją jest oświadczenie policji, no to najpierw zacznijmy od to. Do czego oni to oświadczenie składają, czyli do artykułu. Artykuł, który sobie będziemy bardzo poważnie i bardzo dokładnie analizować, poddając analizie logicznej, analizie krytycznej i starając się weryfikować pewne rzeczy, które tutaj się znajdują. To jeszcze raz podkreślę: Onet, Sebastian Białach, Piotr Halicki. Tytuł artykułu: Tajemnicza śmierć funkcjonariusza CBSP. Pracował przy śledztwie przeciwko bratu komendanta głównego policji. Już pomijam takie fakty, że, drodzy Państwo, człowiek, który ma brata, który, przeciwko któremu prowadzone jest bardzo poważne śledztwo, i zdaje się, że to śledztwo nawet się zakończyło jakoś tak skutecznie, w sensie, że jakieś tam chyba do nawet poszedł, coś takiego, no taki człowiek nie powinien być komendantem głównym policji. Nie dlatego, że odpowiada się za winy, które robi rodzina, broń Boże. Jeden, jeden, jeden z braci ksiądz, z drugi z braci polityk, a trzeci uczciwy piekarz, nie? Natomiast jeden za pozostałych nie odpowiada. Niemniej jednak tu chodzi o kwestię nacisków nacisków politycznych i ewentualnych nacisków przestępczych. I ja, broń Boże, nie twierdzę, że ktokolwiek na pana komendanta głównego policji naciskał, ale sam fakt, że potencjalnie mógłby naciskać, tego człowieka z tego stanowiska całkowicie dyskwalifikuje. Podobnie zresztą jak afera granatnikowa. Bo niezależnie od tego, co tam, o co w tej aferze granatnikowej chodziło, ewidentnie było widać taki Polityczny parasol medialny, nie? I to sugeruje, że komendant główny policji jest upolityczniony, a co za tym idzie, cała służba, która powinna być wolna od jakiejkolwiek polityki, jest upolityczniona. Drodzy Państwo, wyobrażacie sobie sytuację, że ktoś z zagranicy przysyła Wam broń, Wygląda na to, że przeciwpancerną granatnik. Wy tego nie wiecie, broń Boże, tego nie wiecie. Myślicie, że to jest głośnik Bluetooth, ale on przysyła wam broń. I wy rozpakowujecie tą paczkę i... Patrzycie na granatnik, wygląda na to, że przeciwpancerny cały czas myślą, że to głośnik bluetooth i on wam eksploduje. Już zostawmy to, czy wyście go odpalili, czy on wam eksplodował. Zupełnie przypadkiem tak eksplodował, jakby wystrzelił, bo na górze na suficie uszkodzenia, na dole uszkodzenia, zupełnie tak, jakby był pionowo i po prostu ten pocisk wyleciał w górę i tam rozwalił sufit, a na dole, na dole te gazy wylotowe zniszczyły trochę podłogi. Jesteście całkowicie niewinni, bo ja zakładam, że komendant główny policji jest całkowicie niewinny. No, mieli mu przysłać głośnik Bluetooth, a przysłali mu granatnik przeciwpancerny, w dodatku naładowany. No i jesteście na tyle niefrasobliwi, że rozpakowujecie to i zamiast natychmiast dzwonić po saperów, ej! Ale miał być głośnik Bluetooth, a jest kurcze coś, co wygląda na granatnik przeciwpancerny, to zaczynacie coś z tym robić i wam to eksploduje. Wierzycie w to, że jako normalny człowiek nie zostaniecie natychmiast zawinięci? Nie, nie traficie na dołek? Nie będzie tymczasowego aresztowania? Um, nie będzie śledztwa w sprawie, czy wy na pewno zamawialiście głośnik Bluetooth? A może tylko udajecie, że to był głośnik Bluetooth, bo może tak naprawdę chcieliście sobie sprowadzić e, jednak broń? Jakim cudem to przejechało przez granicę, dlaczego nikt tego nie sprawdził i tak dalej, i tak dalej. Zakładając, że, że jesteście całkowicie niewinni, całkowicie niewinni, tak jak komendant główny policji, który zakładamy, że jest całkowicie niewinny, że naprawdę pomylił głośnik blutów z granatnikiem przeciwpancernym. Drodzy Państwo, życia nie macie. Jesteście z miejsca postawieni w stan, w stan taki, że siedzicie w pierdlu na rozwój sytuacji. A tu drodzy Państwo, pan komendant główny policji siedział, ale w, w tym w studiu TVP i zgrywał ofiarę z plasterkiem na uszach, żeby to bardziej wyglądało. Drodzy Państwo, um, wzbudzać współczucie, bo tu, 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 tutaj niczym w takiej pewnej komedii Barej. I zanim zaczniemy. Bo przypomnę jeszcze raz tytuł tego artykułu. Onet Sebastian Białach, Piotr Halicki, tajemnicza śmierć funkcjonariusza CBSP, pracował przy śledztwie przeciwko bratu komendanta głównego policji. I tam z lidu się dowiadujemy, że to formalnie było samobójstwo, a onet sugeruje, że go zamordowano. I tu należy sobie przypomnieć takie pojęcie, które funkcjonuje w Polsce od co najmniej lat dziewięćdziesiątych. Jest to seryjny samobójca wielu ludzi się śmieje, a jak to seryjny sabobójca, przecież można sobie odebrać życie tylko raz. No właśnie. Ale, mm, więc chcę wytłumaczyć to pojęcie. Drodzy Państwo, żeby zrozumieć to pojęcie, musimy cofnąć się jeszcze do Perelu, do zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i wielu innych niewygodnych ludzi za czasów, słusznie minionych za czasów PRL-u, który w moim prywatnym odczuciu nie był suwerennym rządem, tylko był rządem marionetkowym Związku Radzieckiego, zainstalowanym tutaj w Polsce. Wtedy... Było dość popularne takie powiedzenie, że w Polsce grasują nieznani sprawcy. Z czego to się brało? Ano z tego, że jak był ktoś niewygodny, to go służby mordowały. A potem te oficjalne służby, jak milicja, wówczas milicja obywatelska, sądy, a czasem nawet urząd prokuratorski, stwierdzały, no tak, no, tego dokonali nieznani sprawcy. No i ci nieznani sprawcy. Urośli już do takiego symbolu, że jak kogoś zamordowała bezpieka, to wtedy mówili w mediach, że to nieznani sprawcy. I jak mówili, że, kogoś, że o nieznanych sprawcach w mediach, to wszyscy wiedzieli, on był niewygodny politycznie, bezpieka go zamordowała, a system to kryje. W latach 90., natomiast powstało drugie pojęcie z grubsza na to samo seryjny samobójca. A stąd, że pojawiła się nagle cała masa bardzo dziwnych zgonów, bardzo niewiarygodnych, o których kompletnie nikt nie wierzył, że to było samobójstwo, a które prawie zawsze były komuś na rękę. I stąd się wzięły takie memy o seryjnym samobójcy, czyli o mordercy, który chodził po niewygodnych ludziach, zabijał ich, a następnie pozorował samobójstwo. Zrobiłem na ten temat dwa vlogi. Linki do nich dam w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć takie najbardziej bym powiedział, najbardziej takie najbardziej głośne przypadki grasowania tego seryjnego samobójcy, czyli politycznych mordów, znaczy prawdopodobnie politycznych lub go nie oskarżam. Prawdopodobnie politycznych mordów na zlecenie, nie, które były upozorowane na samobójstwo. Najbardziej bardziej takie znane sytuacje, to są sytuacje związane ze śmiercią Olewnika. E, syna, no można chyba śmiało powiedzieć oligarchy post-Pereloskiego, który to syn został zamordowany, dręczony i w bardzo strasznej, w bardzo strasznych Okolicznościach skończył. A następnie ci jego mordercy, rzekomi mordercy, y, którzy no, wykazywali się bardzo wyjątkową bezwzględnością, gdy zaczęło y, dopadać ich, y, zaczęło ich dopadać te, y, 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 no, wymiar sprawiedliwości, co chyba trzech z nich. Było osadzonych dokładnie w tej samej celi, w której popełnili rzekomo samobójstwo. Co ciekawe, była to dokładnie ta sama cela, dokładnie tego samego zakładu, e, i ta cela była monitorowana. Czyli, drodzy Państwo, trzech gangsterów, którzy byli tak bez, bezwzględni, że z zimną krwią zamordowali człowieka, akurat wtedy, gdy mieli zeznawać i tajemnicą, Poliszynela było, że wsypaliby mocodawców, być Boże, polityków, nagle poczuli na tyle wielką depresję, że odebrali sobie życie tuż przed składaniem zeznań i zrobili to w monitorowanej celi i nikt nic nie widział, nic się nie nagrało. No, o tej sprawie olewnika macie w jednym, jednym z vlogów, o którym jest w opisie, w drugim vlogu jest o bardzo tajemniczym odejściu z tego świata Andrzeja Lepera. Ehm, a także o bardzo dziwnych sytuacjach, które towarzyszyły katastrofie smoleńskiej, gdzie ludzie na przykład dostawali SMSy z telefonów które mieli przy sobie ci ludzie, którzy w tej katastrofie zginęli, a potem tych ludzi spotykał bardzo dziwny los, wypadki na przejściach dla pieszych i tak dalej i tak dalej. O tym macie w opisie drodzy Państwo, żebyście zrozumieli Seryjny samobójca. To jest takie popkulturowe pojęcie oznaczające prawdopodobny zamach, morderstwo, upozorowane na mm, samobójstwo dla celów politycznych. I broń Boże, nie twierdzę, że tego funkcjonariusza CBSP ktoś zamordował po to, żeby coś ukryć i upozorował to na samobójstwo. Broń Boże, tego nie twierdzę. Onet też chyba tego nie twierdzi, natomiast bardzo mocno sugeruje. I przeczytajmy sobie ten artykuł, w którym oni piszą ich wersję, a za chwilkę potem sobie przeczytamy wersję polskiej policji. W której to komendant no, jest takim człowiekiem, że tam wybuchają mu granatniki przeciwpancerne. Same e, wcześniej niczym Transformers udające głośniki bluetooth. E, no, rodzinka też bardzo ciekawa, że się tak wyrażę. No, cała masa różnych dziwnych rzeczy się dzieje. Jeszcze raz tytuł: e, Onet, tajemnicza śmierć funkcjonariusza CBSP, pracował przy śledztwie przeciwko bratu komendanta głównego policji. Ciało Pawła znaleziono w sądzie. Przepraszam, w sadzie tylko ogonek różnica, jednak, a jednak to duża różnica. Ciało Pawła znaleziono w sadzie, niedaleko domu. Funkcjonariusz CBSP siedział. W Iś... Jeszcze raz, przepraszam, bo tutaj wyskakują mi reklamy na tym onecie i mnie rozpraszają. Ciało pawła znaleziono w sadzie niedaleko domu. Funkcjonariusz CBSP wisiał na drzewie na smyczy swojego psa. Jego rodzina i koledzy z pracy nie wierzą, że mógł sam targnąć się na swoje życie. Policja i prokuratura od razu uznały jednak, że to samobójstwo. Ciało skremowano, nie przeprowadzając sekcji zwłok. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Paweł pracował przy sprawie karuzeli watowskiej, w którą zamieszany jest brat komendanta głównego policji. Ostatnio policjant czegoś się bał, a napisany w jego telefonie pożegnalny sms do żony nigdy nie został do niej wysłany. Czyli tak, drodzy Państwo, mamy człowieka, który rzekomo odebrał sobie życie. Pisze pożegnalny sms. Nie list pożegnalny, tylko pożegnalny sms. Jest to bardzo dziwne, ale bardzo ciekawe z punktu widzenia ewentualnego pozorowania tego samobójstwa, bo wiadomo, że taki list, gdyby był pisany odręcznie, to po pierwsze, biegły grafolog może stwierdzić, czy to ten człowiek, czy to nie ten człowiek, a po drugie, nawet gdyby zmusili człowieka do napisania tego własnoręcznie, no to wtedy biegły grafolog jest w stanie stwierdzić, na przykład, czy ten człowiek się bał. Czy to było pod wpływem jakichś emocji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zmuszanie kogoś do napisania odręcznego listu pożegnalnego jest. Ech, jest, drodzy Państwo, ryzykowne, tak? Nie, ale zwykle jest taki odręczny list przy samobój przy próbach samobójczych, czy samobójstwach. Zwykle jest właśnie taki pożegnalny list, w którym się wyjaśnia, o co chodzi. Zwykle takie listy są dość długie. To się nie mieści w 160 znakach. Dużo bardziej prawdopodobną wersją jest to, że ktoś po prostu stwierdził morderca, hipotetyczny, broń Boże, nikogo nie, nie oskarżam, broń Boże, że, że, że po prostu ktoś tam zmusił go do napisania tego, tego SMS-a lub, jeszcze bardziej prawdopodobne, kazał mu odblokować telefon. Wstukał to, ale ponieważ nie znał tego telefonu, to nie wiedział, jak się wysyła. I dlatego było tylko w kopiach roboczych. Zakładam, że było w kopiach roboczych, tak? Człowiek przed rzekomym targnięciem się na swoje życie nie miał depresji, tylko miał strach. Sugestia, że bardzo wyraźna. Do tego jeszcze zrobił to w sadzie niedaleko swojego domu i na smyczy od psa. no kompletnie niewiarygodne. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najmniej wiarygodne? To, że policja tak łatwo umorzyła śledztwo, bo znam sporo policjantów, bardzo uczciwych, w porządku ludzi, bo większość policjantów uważam, że jest całkowicie uczciwa i całkowicie w porządku. Wiem, że za to będę miał teraz hejty, że bronię policji, a policja, zwłaszcza po tym, co odpierdzielała w przypadku covid -a i ta jej służalczość polityczna, służby u, jej upolitycznienie ostatnio sprawiła, że mają fatalną prasę. No, ale powiem to wprost. No, moim zdaniem większość policjantów jest uczciwa i większość jest w porządku. Natomiast to tutaj, wart, na co warto zwrócić uwagę. Wszyscy policjanci, których znam, bardzo mocno chronią swoich. To jest taka trochę, powiedziałbym, kasta, ale w tym wypadku oni mają całkowicie rację. To są oni lub niebezpieczni przestępcy. I oni, jeśli ktoś skrzywdzi policjanta, to bardzo mocno dbają o to, żeby ustalić sprawcę. A jeśli policjant nie żyje, to niezależnie od tego, czy sam sobie odebrał życie, czy ktoś odebrał to życie za niego i upozorował, to i tak można w, w takiej kwestii moralnej przypisać sprawstwo. Bo nawet jeśli on sam sobie odebrał życie, no to ktoś, na tyle mocno to życie mu zatruł, zniszczył, że on sam się na swoje życie targnął. I wtedy zwykle tacy policjanci no, bardzo mocno dbają o to, żeby przynajmniej ustalić tego, kto mu tak to życie zatruł. Czy powinni byli, o przepraszam, powinni byli bardzo mocno, bardzo mocno postarać się sprawdzić, żeby, żeby ustalić, kto mu to, kto mu to życie się tak bardzo mocno zatruł. Nie? No i powinni byli chcieć wszystkie możliwe kwestie wykluczyć, tak? Na przykład to, że ktoś mu podał przykładowo pigułkę gwałtu. Pigułka gwałtu no, potocznie jest nazywana tak, jak powiedziałem i tam potocznie no, kojarzy się z tym, że jakiś zły człowiek dorzuca to jakiejś kobiecie do drinka po to, żeby zrobić jej przykre rzeczy w knajpie, nie? Natomiast to jest substancja chemiczna, która sprawia, że człowiek jest uległy i podatny na sugestie. Mówiąc krótko, przy pomocy takiej, takiej pigułki można dość... No, można człowieka nakłonić do zrobienia strasznych głupot, również targnięcia się na swoje życie. Więc gdyby gdybym ja był policjantem i znalazłbym kolegę niedaleko domu, w sadzie, tak żeby wszyscy widzieli na smyczy psa, pierwsze, co bym zrobił, to poprosił o sekcję zwłok oraz jeszcze wcześniej toksykologię, żeby sprawdzić, czy on nie miał jakichś dziwnych substancji we krwi. Z tego co pisze onet, nic takiego nie zrobiono. Jeszcze raz to przeczytałem. Ciało, ciało Pawła znaleziono, znaleziono w sadzie. Niedaleko domu. Funkcjonariusz CBSP wisiał na drzewie na smyczy swojego psa. Jego rodzina i koledzy z pracy nie wierzą, że mógł sam targnąć się na życie. Policja i prokuratura od razu uznały jednak, że to samobójstwo. Ciało skremo, skremowano, co też jest bardzo dziwne, zwłaszcza w polskiej kulturze, gdzie raczej mało, mało jest odsetek kremacji. A tu akurat wybrano kremację. Wiecie, jest kremacja, to już się nie da zrobić ekshumacji, żeby sprawdzić, co tam było, prawda? Nie przeprowadzili sekcji zwłok, to już jest strasznie dziwne. Przy funkcjonariuszu nie przeprowadzili? Jak ustaliliśmy, nieoficjalnie Paweł pracował m.in. przy sprawie karuzeli watowskiej, w którą zamieszany jest brat komendanta głównego policji. Ostatnio policjant czegoś się bał, a napisany w jego telefonie pożegnalny sms do żony nigdy nie został do niej wysłany. Jak mówią nasi informatorzy, policjant żalił się, że sprawa, w której występuje brat komendanta Szymczyka, miała być C cudzysłów ukręcana. Nigdy nie uwierzę w to, że on y, to sobie sam zrobił. To był bardzo dobry chłopak, mówi Onetowi matka zmarłego funkcjonariusza. Po śmierci mężczyzny jego ciało zostało szybko skremowane, bez przeprowadzenia sekcji zwłok, choć stało się to za zgodą rodziny, ten wątek budzi duże kontrowersje. Zgadzam się, drodzy Państwo. Zwróćcie uwagę, że tu jest słowo klucz zgodą. Nie, że na prośbę rodziny, tylko za zgodą. Pożegnalny SMS napisany rzekomo przez policjanta miał zostać y, zapisany jako wiadomość robocza w jego telefonie. Czy to typowy błąd, kogoś to nie umiał obsługiwać tego telefonu. Według naszych rozmówców nikt jej jednak nie widział, działał w jego telefonie tuż po tym, gdy odnaleziono ciało mężczyzny i stwierdzono jego zgon. Hmm, ciekawe. Może ktoś ją tam później wgrał? Wiadomo, że służby mają dość, um, dość duże, um, e, dość duże e, możliwości, prawda? I gdyby tam post factum na przykład, chcieli wysłać tego SMS-a, no to byłby ślad w sieci, kiedy on wyszedł z tego telefonu, kiedy przeszedł z jednej sieci do drugiej, kiedy doszedł, nie? A tak to bardzo wygodne, prawda? Można to wgrać i, i sobie po prostu jest. Tragiczna Wielkanoc, niedziela 9 kwietnia 2023. To miał być radosny świąteczny dzień. W jednej z podkraśnickich miejscowości, podobnie jak w wielu domach w Polsce, trwały przygotowania do Wielkanocnego śniadania. Paweł wstał wcześnie rano, by pomóc swojej matce. Napalił w piecu i chciał rozłożyć stół. Kobieta upierała się, że posiłek zjedzą w kuchni, ponieważ część rodziny i tak będzie nieobecna. Brat, który na co dzień mieszka za granicą, nie przyjechał, a Teściowa się rozchorowała. Paweł uznał, że w kuchni będzie im za ciasno. Przeniósł stół do salonu i go rozłożył, by wszyscy mogli wygodnie usiąść. Barszcz. Był już gotowy, a Paweł chciał jeszcze wyjść z psem na spacer. Zrobił żonie kawę, założył kurtkę i wziął smycz i wyszedł z domu. Na odchodne rzucił, że zdąży wrócić przed śniadaniem. Kilkadziesiąt minut później jedna, jedne, jednego z sąsiadów przeraził makabryczny widok. W sadzie, nieopodal domu Pawła, na ostatnim drzewie wisiał człowiek kiedy chciał sprawdzić co się stało pies nie pozwolił mu podejść bronił dostępu do swego pana mężczyzna rozpoznał w nim swego sąsiada od razu zadzwonił do jego rodziny na miejsce przybiegli najbliżsi w tym matka natychmiast po odcięciu smyczy, na której wisiał zaczęli reanimację. E, ciało było jeszcze ciepłe, ale Paweł już nie żył. E, na miejsce wezwano karetkę, jednak nie udało się go uratować. Czyli wersja oficjalna jest taka, że jest sobie chłopak, który wydaje się być całkowicie normalny, który e, aktywnie uczestniczy przy śniadaniu wielkanocnym. Ale nagle postanowiłem wyjść z domu i odebrać sobie życie tuż przed tym śniadaniem. Wiecie co, drodzy Państwo? Jest to mniej więcej tak wiarygodne, jak pierdzielenie pewnego człowieka podającego podda się ekonomi za ekonomistę, że dorzucenie setek miliardów pustkich, pustych pieniędzy do systemu nie, nie miało wpływu na inflację. No, drodzy Państwo. Jak ktoś chce odebrać sobie życie, to stara się to zrobić w taki sposób, żeby jak najmniej skrzywdzić rodzinę. Nie robi tego w czasie imprezy. Nie, nie wychodzi tak na chwilkę. No to wygląda jak bardzo wyraźny sygnał od ewentualnego sprawcy dla innych, żeby siedzieli cicho. Drodzy Państwo, broń Boże, nie twierdzę, że tak było. Mówię tylko jak to wygląda. Ech. Co ta baby dalej? Służba w polskim FBI. Paweł służył w policji od 2011 roku. Od początku kariery był bardzo zaangażowany w swoją pracę. Uwielbiał swoje zajęcie. Najpierw w Warszawie, potem w Wydziale Kryminalnym Komendy ydy, y, Powiatowej Policji w Kraśniku. A na końcu w Centralnym Biurze Śledczym Policji CBSP. W sieci można znaleźć zdjęcia oraz artykuły z uroczystości, podczas których otrzymywał awans. Reprezentował też kom komendę, m.in. podczas zawodów sportowych, wyróżniał się, miał wyniki i dlatego go nagradzano. We wrześniu 2022 roku, już jako młodszy aspirant, rozpoczął pracę w Wydziale do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBSP w Lublinie. Był bardzo z tego zadowolony, bo ta formacja to elita. Określana często mianem polskiego FBI. Cieszył się z pracy w CBSP, mówił, że pracują tam fajni ludzie, narzekał tylko, że musi siedzieć przy komputerze, a on lubi pracę w terenie, mówi nam żona Pawła. Na pe po pewnym czasie zaczęły pojawiać się pierwsze problemy. Nie jest tajemnicą, że CBSP. Brakuje rąk do pracy. Roboty jest wiele, ale chętnych już niekoniecznie, dlatego szybko od, yy, nadeszły nadgodziny i praca do późna. Po kilku miesiącach entuzjazm zaczął się ulatniać, jak się okazało, yy, nie tylko z powodu nadmiaru zajęć. Brat komendanta nie trafia za kratki. 22 listopada 2022 roku grupa lubelskich funkcjonariuszy CBŚP dokonała zatrzymania trzech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej ze skarbu państwa miliony złotych na tzw. karuzele. Watowskie. W ręce policjantów wpadli Arkadiusz K., Grzegorz K. i 49-letni Łukasz S. Jak się później okazało, trzeci z zatrzymanych jest bratem komendanta głównego policji, generała Jarosława... I pozwólcie, że, że tutaj Onet mówi nazwisko tego faceta, no ja nie powiem, bo wiemy, my, o, o którego... Go generała chodzi. O tego pana z plasterkiem z telewizji publicznej. Co to tam mu? Miał pecha. No. Miał przyjechać gło głośnik Bluetooth, przyjechał, przyjechał naładowany granatnik przeciwpancerny i, i eksplodował. E, a eksplodował przypadkiem praktycznie tak, jakby został odpalony. No. Peszka, bo facet strasznego peszka, należałoby się zastanowić, czy on w ogóle ze względu na tego swojego peszka powinien, yy, powinien funkcjonować w społeczeństwie, prawda? Znaczy nie w, nie w społeczeństwie, tylko jako komendant główny policji, no bo, yy, bo oczywiście to jest to bardzo straszne, prawda? No ale jak on ma takiego pecha, no to nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, może na przykład, nie wiem, kupi sobie Coca-Colę i ta Coca-Cola okaże się, nie wiem, granatem. I ta Coca-Cola mu eksploduje w towarzystwie jakiegoś ważnego polityka. I potem co ono? Nie wiem, powiedzą w mediach, słuchajcie, nie żyje premier, bo komendant główny policji kupił Coca-Colę, która okazała się granatem i się rozerwała? No nie. Pewnie będą to próbowali jakoś inaczej nazwać. No, drodzy Państwo, straszne rzeczy. No, człowiek z takim pechem no, nie powinien mieć dostępu do materiałów wybuchowych, nawet tych w służbowej broni. On w ogóle. Pecha, strasznego pecha ma facet. w kilku niezależnych od, z kilku nieza, W kilku niezależnych od siebie źródłach ustaliliśmy, że Paweł pracował przy tej sprawie. Był w grupie, to jest bardzo ważne, bo to będzie dla, dla oświadczenia policji potem. W kilku niezależnych od siebie źródłach ustaliliśmy, że Paweł pracował przy tej sprawie. Czyli on twierdzi, że ustalił to w kilku źródłach, niezależnych od siebie, czy że to jest raczej pewne? Był w grupie, która dokonała m.in. zatrzymania jednego z podejrzanych. Jego imię i nazwisko przewija się w aktach sprawy, którą, prokuratura, pro, którą pro, prowadzi prokuratura legionoska, prokuratora regionalna w Lublinie. To jest druga bardzo ważna informacja, bo tutaj ONET w tym momencie daje znać, że istnieje jakiś dowód formalny, taki pisemny, że ten pan rzeczywiście brał udział w tej sprawie. Rozumiecie? Raz ustalili sobie w niezależnych źródłach, drugi raz, no, rozumiem, przejrzeli akta sprawy i w tych aktach sprawy pojawia się nazwisko tego człowieka. Czyli, że istnieją nie tylko jakby dowody usne, ale również takie nieustne. Nasze źródła w policji przekazały nam, że po kilku miesiącach Paweł zauważył, że w CBŚP jest coś nie tak. Jak mówią nasi informatorzy, mężczyzna żalił się, że sprawa, w której występował w w, w, wspomniany brat komendanta miała być ukręcana. E, dlatego Paweł zaczął myśleć o powrocie do swojej poprzedniej pracy. Opowiadał, że po kilku miesiącach miał już dosyć pracy w CBSP. Mówił, że tam jest jedno wielkie matactwo. Dlatego chciał wracać do swojej poprzedniej komendy. Słyszymy od osób, osoby, która rozmawiała z nim na ten temat. O sprawie Łukasza S głośno zrobiło się w styczniu bieżącego roku, gdy Gazeta Wyborcza opisała, że kompanii 49-latka zostali tymczasowo aresztowani. Tylko brat komendanta głównego policji nie trafił za kratki. Według doniesień miał się za nim osobiście wstawić Jerzy Ziarkiewicz, szef prokuratury regionalnej z Lublina, który nakazał podwładnemu wycofać wniosek o areszt. Ba masakra, nie? Ziarkiewicz to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Zbigniewa Ziobry. To, to właśnie do niego trafiają trudne dla. Obozu rządzącego sprawy dotyczące m.in. afery hejterskiej oraz mecenasa Romana Giertycha. Giertych, jeśli dobrze pamiętam, to uciekł z Polski i aktualnie się ukrywa. Znaczy ukrywa. Wszyscy wiedzą, gdzie jest, tylko że jest w takim miejscu, bodajże na Cyprze, czy we, coś takiego, czy, czy we Włoszech, gdzieś takiego. W każdym razie sobie gdzieś siedzi za granicą, w kraju, z którego wie, że nie będzie ekstradycji do Polski. Wspomniał, że. Wspomniał, że przy sprawie brata Szymczyka dzia działy się dziwne rzeczy. Między innymi, nagle doszło do zamiany sędziów, musiał podpisywać pewne dokumenty i miał z tego powodu dyskomfort. Mówi nam osoba, która dobrze znała Pawła. Czegoś się bał, nie chciał powiedzieć czego, ale to było po nim widać. Dodaje kolejne: Tajemnicza śmierć. O śmierci Pawła dowiadujemy się pod koniec kwietnia bieżącego roku nasze źródło w policji, które chce zachować anonimowość, wcale się nie dziwię. Jeśli jest tam sugestia, że facetowi ktoś popełnił to samobójstwo, no to ewentualny informator też ryzykuje tym, że ktoś mu takiego samobuja popełni. Yy, więc no, jest to dość oczywiste, że yy, chce pozostać anonimowy. W żaden sposób mnie to nie dziwi. Naprawdę. Eee. Przeczytajmy akapit od początku. Eee. O śmierci Pawła dowiadujemy się pod koniec kwietnia bieżącego roku. Nasze źródło w policji, które chce zachować anonimowość, przekazało nam, że funkcjonariusz CBŚP, który pracował przez sprawie brata komendanta policji, prawdopodobnie targnął się na swoje życie. Eee. Ale wokół tego zdarzenia pojawia się wiele wątpliwości. Nic nie wskazywało na to, że policjant może mieć myśli samobójcze. No właśnie, drodzy Państwo. Rzadko kiedy to jest pod wpływem impulsu, jeśli ten impuls nie jest, że się tak wyrażę, zewnętrzny, wymuszony, czyli ktoś komuś grozi. Masz to zrobić, bo jak nie to. Eee, przez kilka ostatnich tygodni. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z osobami, które go dobrze znały i spędziły z nim mnóstwo czasu. Wszyscy zgodnie wskazują, że to był dla nich szok. Paweł miał dobrą pracę, dom, rodzinę i plany na przyszłość. Żona wspomina: Jesteśmy w trakcie remontu. Dzień wcześniej kładł gładź na, na ścianach. Przygotowywał sałatki i jajka na święta. Mieliśmy już zaplanowane wakacje. Znałam go. To była ostatnia osoba po której mogłoby się spodziewać takiego ruchu kilka miesięcy temu nie chciał być na pogrzebie osoby która popełniła samobójstwo bo nie mógł patrzeć na cierpienie jego dzieci no właśnie czyli wiedział że odbierając sobie życie krzywdzisz rodzinę to jest jeden z wielu powodów dla których wielu ludzi którzy by chciało tego nie robi matka funkcjonariusza wzdycha ze łzami w oczach nigdy nie uwierzę w to że on to sam sobie zrobił. To był bardzo dobry chłopak. Eee, wszystkim pomagał, nikt nigdy źle o nim nie powiedział. Mam w sobie wielki ból, że nie zdążyłam mu powiedzieć, jak bardzo byłam dumna, że mam takiego syna. SMS, który nigdy nie został wysłany. Z nieoficjalnych rozmów z funkcjonariuszami służb dowiedzieliśmy się, że Paweł miał eee, zostawić list pożegnalny w tym, w którym wyjaśnił motyw swojego czynu, miał powoływać się w nim na rzekomą chorobę. Policjant um, nie chciał podobno, by jego dzieci patrzyły na to, jak cierpi. Liz miał być zaadresowany do żony. No i tutaj należałoby sprawdzić, czy ta choroba rzeczywiście istniała. Jeśli była choroba, to musiała być jakaś dokumentacja medyczna, nie? Dlaczego to nie zostało sprawdzone? Jak ustaliliśmy, w rzeczywistości nie był to list, tylko SMS, który w dodatku nigdy nie został wysłany. Miał zostać zapisany w jego wiadomości roboczej w telefonie funkcjonariusza, a problem w tym, że według naszych rozmówców nikt tej wiadomości nie widział w jego telefonie, tuż po tym jak znaleziono Pawła i stwierdzono jego zgon. Dziwne jest również to, że komórka była jedyną prywatną rzeczą zmarłego, jaką zabrała policja. W domu została m.in. kurtka, w której Paweł yy, tego dnia wyszedł z psem na spacer, a to by należało sprawdzić, czy tam miał jakiś śladów, nie. Sam aparat znajdował się w rękach policji przez kilka tygodni. Rodzina nieoficjalnie dowiedziała się, jaka była treść SMS-a. No, śmierdzi na kilometr. Ehm. Wątpliwości budzi sama jego treść, która miała zostać napisana ogólnikowo i oskle, co było niepodobne do charakteru zmarłego. Są w nim wzroty, których nigdy nie używał. <laughs> Rodzina i najbliżsi podkreślają też, że nie wiedzieli żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rzekomą chorobę zmarłego. Przypominają, że w pracy wciąż przechodził testy. Gdyby coś było nie tak, nie zostałby dopuszczony do służby. CELNIE tym bardziej należałoby nie poddawać ciała kremacji, yy, tylko sprawdzić, yy, tylko sprawdzić, że yy, czy rzeczywiście tak było, czy tak nie było. Nic nie wiem o żadnej chorobie. Yy, nie widziałam żadnych dokumentów. Yy, nie brał żadnych leków. O, chory, nie leczył się. Widzi yy, wiedziałabym, gdyby coś takiego było, podkreśliła żona Pawła. Kremacja bez sekcji zwłok. Po śmierci Pawła, jego ciało zostało szybko skremowane, bez przeprowadzenia sekcji zwłok. Wszystko odbyło się za zgodą rodziny, jednak, w przypadku śmierci funkcjonariusza CBŚP, prokuratura powinna zlecić sekcję, by wywrócić wszystkie ewentualne wątpliwości. Tak się jednak nie stało. Tu się dokładnie zgadzam z Onetem. Powinni byli to zrobić. Potwierdza nam to ekspert, z którym rozmawialiśmy. Nie przeka. Zaliśmy mu szczegółów sprawy, tylko informacje o śmierci funkcjonariusza CBŚP. Procedury nie regulują tego szczegółowo. Nie ma ścisłego przepisu w kodeksie postępowania karnego, ale ze względów pragmatycznych, kiedy śmiercią samobójczą ginie policjant, zwłaszcza śledczy, ta autopsja jest wymagana. Mówi towi sędzia Dariusz Mazur, karnista z krakowskiego sądu okręgowego. Jak się wydaje, oczywiste, tym bardziej, kiedy okoliczności śmierci są podejrzane. A w przypadku policjanta w grę może wchodzić zarówno kwestia podporządkowania służbowego, i jakiegoś potencjalnego mobbingu jednak nie tylko wskazuje. Eee, poza tym policjant zajmuje się sprawami karnymi i potencjalnie wielu osobom może zależeć, żeby przestał prowadzić ich sprawę. Śmierć policjanta, zwłaszcza śledczego zawsze będzie podejrzana, zaznacza sędzia. Dokładnie. Tak broń boże, nie musi chodzić o no może być przypadek, że ten pan prowadził akurat rzekomo, no zaraz przeczytamy sobie oświadczenie policji, że ten pan rzekomo Prowadził coś y, przy tej sprawie, y, tego brata, komendanta. Y, natomiast no, może też chodzić o zupełnie inną kwestię. Zupełnie. I to rzeczywiście zawsze będzie podejrzane i zawsze trzeba to wykluczyć. O opinię y, poprosiliśmy również szefa Krzysztofa. Parchimowicza, prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów, lek Super Omnia, od ponad 30 lat wykonującego zawód prokuratora. Jemu również nie przekazaliśmy szczegółów sprawy. Standardowa praktyka w prokuraturze jest taka, że wykonuje się sekcję zwłok również tych osób, które nie są związane z policją czy organami ścigania. Robi się to nawet w sytuacji, gdy wszystko wskazuje na to, że śmierć była samobójcza. Prowadzi się wówczas postępowanie z artykułu 151 kodeksu karnego, czyli doprowadzenia człowieka do targnięcia. Się na własne życie, by ustalić, czy do śmierci mógł przyczynić się osoby trzecie. Efektem takiego postępowania może być wykluczenie udziału tych osób, mówi nam Krzysztof Parchimowicz. No dokładnie, drodzy państwo. No, facet, jeśli popadł e, w tak straszne stany, że odebrał sobie życie, prawda? E, to z jakiegoś powodu to zrobił. Tak, no, z jakiegoś powodu to zrobił, i należałoby sprawdzić, czy yy, na przykład tym powodem nie było jakieś zachowanie innych osób, prawda? Tak mi się. Tak mi się, drodzy Państwo, wydaje. Mówiąc krótko, czy ktoś na przykład mu nie dokuczał, nie znęcał się. Formalnie dyspozycję o sekcji zwłok wydaje prokurator, który powoduje biegłego i potem bierze w niej udział. W sytuacji, kiedy rodzina tuż po zdarzeniu ma wątpliwości, że ktoś mógł tarnąć się na życie, tym bardziej taką sekcję powinno się wykonać ze względu na hipotezę, że samobójcza śmierć może zostać upozorowana i że może to być efekt czyjejś zemsty. A w przypadku policjantów takie prawdopodobieństwo jest dużo większe. Opierając się, na swoim y, 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 opierając się na swoim doświadczeniu, mogę stwierdzić, że prokuratorzy w przypadku nagłej śmierci są bardzo ostrożni i często zarządzają sekcję zwłok w takich przypadkach. Postępowanie, w którym y, odstąpiono od niej jest niestandardowe, dodaje prokurator. Śledztwo trwało zaledwie kilka dni, czajcie. W przypadku kolegi. O wyjaśnienie w tej sprawie poprosiliśmy. Komendę główną policji, Centralne Biuro Śledcze oraz Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Chcieliśmy się m.in. dowiedzieć, jakie czynności zostały wykonane, by wyjaśnić przyczyny śmierci funkcjonariusza i rozwiać wątpliwości, jakie ma jego rodzina i znajomi, oraz dlaczego nie została wykonana sekcja zwłok. Zapytaliśmy też o pożegnalnego SMS-a i czy w ramach wyjaśniania sprawy badany był wątek pracy funkcjonariusza przy sprawie karuzeli watowskiej z udziałem brata komendanta. Informujemy, że czynności w związku ze śmiercią funkcjonariusza wykonywała prokuratura rejonowa w Kraśniku. Jednocześnie informuję, że na, z naszych informacji wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Natomiast, między innymi ze względu na dobro rodziny, nie będziemy udzielać żadnych informacji dotyczących spraw prywatnych ani szczegółów postępowania. Czytamy w odpowiedzi przesłanej nam przez zespół prasowy CBSP. Czynności w tej sprawie wykonuje prokuratura rejonowa w Kraśniku i zgodnie z przepisami artykułu 156 Kodeksu Postępowania Karnego, tylko prokurator może informować o podejmowanych czynnościach procesowych. Jednocześnie z szacunku dla smarłego i jego rodziny, mając na względzie dobro rodziny, nie komentujemy jak i nie udzielamy informacji odnoszących się do tej sprawy, zwłaszcza mając, mający charakter prywatny, bo przez kolei biuro Komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji. Biorąc pod uwagę, że ta rodzina rozmawia z dziennikarzami, Śliska odpowiedź. Z Posiadanych przez nas informacji wynika, że rodzinie udzielono wszelkiej możliwej pomocy, jak również posiada ona możliwość czynnego uczestniczenia w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę. Nieprawdą jest, że wskazany funkcjonariusz prowadził postępowanie przygotowawcze, lub był członkiem grupy śledczej w sprawie, o którą pani pyta, podaje komenda główna policji. To jest bardzo ważna rzecz, bo o to będzie można ustalić, kto tu jest wiarygodny. Czy komenda główna policji? Czy w ogóle policja jako formacja, czy Onet. Bo to będzie można bardzo łatwo sprawdzić. Czy to jest w tych aktach, czy to nie jest w tych aktach. Zakładam, że jeśli Onet mówi, że jego nazwisko przewija się w tych aktach, to zrobili jakąś kopię. Na wypadek, gdyby nagle to z tych akt wyparowało i będą mogli się na te akta powołać. Policja... Policyjna centrala protest, pro, prostuje to, czego nie napisaliśmy. Powtórzmy, według naszej informacji, nazwisko zmarłego tragicznie policjanta przewija się w akta sprawy brata Szymczyka, bo wykonywał w niej czynności. Na przykład, brał udział w zatrzymaniu jednego z podejrzanych o udział w tym przestępstwie. Nie znaczy to, że prowadził postępowanie przygotowawcze lub był w grupie śledczej rozpracowującej interesy brata Szymczyka i jego wspólników. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, to jest manipulacja. Przeczytajmy to jeszcze raz. Ale nie, że onetu. Policyjna, policyjna centralna prostuje to, czego nie napisaliśmy. To jest bardzo ważny zarzut. Prostowanie to, czego się nie napisało, atakowanie za rzeczy, których się nie powiedziało, standard, tak? którym na przykład często mnie się atakuje. No, jeśli, do tego, jeśli tego typu akcje odstawia komenda główna policji, jest to bardzo ważne chodzimy dalej. Powtórzmy. Według naszych informacji nazwisko zmarłego przewija tragicznie policjanta przewija się w aktach sprawy brata Szymczyka, bo wykonywał w niej czynności. To znaczy brał udział w zatrzymaniu. Na przykład brał udział w zatrzymaniu jednego z podejrzanych o udział w tym przestępstwie. Nie znaczy to, że prowadził postępowanie przygotowawcze lub był w grupie śledczej rozpracowującej interesy brata Szymczyka i jego wspólników. Rozumiecie? Wykonywał w niej czynności. A policjant nie mówi, że on nie wykonywał czynności, nie mówi, że nie był z tą sprawą powiązany, tylko że mówi, że, yy, że, yy, że, że, że nie prowadził postępowania przygotowawczego i nie był członkiem grupy śledczej. To są zupełnie dwie inne kwestie, prawda? To tak, jakby powiedzieć: No, woźniak na przykład, nie wiem, kaszlał, a potem w oświadczeniu było nieprawda, że woźniak ma raka, no ale Informacja była tylko, że kaszlał. A kaszlać można z wielu powodów, nie tylko z raka płuc. Prokuratora Rejonowa w Kraśniku przyznaje, że było prowadzone postępowanie w sprawie wydarzeń z 9 kwietnia bieżącego roku, ale trwało ono niezwykle krótko. Postępowanie było prowadzone do dnia 14 kwietnia. Tego dnia zostało umorzone, czyli 5 dni. No To jak ktoś wie, jak często jak długo trwają postępowania prokuratorskie, które potrafią się ciągnąć latami, no to 5 dni to jest, drodzy Państwo, ekspresik. Informuje zastępca prokuratora rejonowego w Kraśniku Mirosław Węcławski. Przypuszczam, że prokurator, który brał udział w oględzinach na miejscu zdarzenia, stwierdził, że nie ma przesłanek. Uzasadniających podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa. Gdy takie podejrzenie, Gdyby takie podejrzenie istniało, to ciało zostałoby skierowane na sekcję zwłok. Nie powiem panu, czym się kierował prokurator. Podaje zastępca prokuratura rejonowego w Kraśniku: Jak przyznaje Węcławski, nie było szans, by w tak krótkim czasie przeprowadzono sekcję zwłok oraz zbadano Wszelkie okoliczności, w tym przedmioty zmarłego. Z kolei prokuratura okręgowa w Lublinie tłumaczy, że to policja badała zawartość telefonu. Potwierdza nam, że znalazła się tam wiadomość mająca związek ze śmiercią policjanta. Z okoliczności ustalonych w trakcie śledztwa nie wynikało, aby śmierć mogła mieć jakikolwiek związek z pracą funkcjonariusza. Zapewnia z kolei prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik prokuratury. DEPRASowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie parasol ochronny nad bratem komendanta policji. Przypomnijmy, spraw, y, sprawa udziału w tzw. karuzeli watowskiej 49-letniego Łukasza S, brata komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, wyszła na jaw na początku roku. Prowadzi on biznesy na Śląsku i w Warszawie, jedna z firm, w której jest głównym udziałowcem, zajmuje się handlem międzynarodowym, druga sprzętem informatycznym i komputerowym. Ym... Służby zainteresowały, służby zainteresowały się nimi dwa lata temu, kiedy zatrzymany został znajomy Łukasza S., Arkadiusz K., przedsiębiorca ze Śląska, e, powiązany z blisko 20 dwu, firmami. Oficjalnie sprowadzały towar z Chin, który miał następnie trafić m.in. na Białoruś, Ukrainę i do Kazachstanu. Okazało się jednak, że to klasyczna karuzelowa Toska. Elektronika... Ubrania, sprzęt AGD i RTV formalnie opuszczały na kraj, a kupujący otrzymywał zwrot podatku VAT. Tyle, że w rzeczywistości odbywało się to pomiędzy tymi spółkami. Arkadiusz K. okazał się mózgiem tej operacji, a po jego aresztowaniu prokuratura regionalna w Lublinie i agenci z lubelskiego CBŚP zatrzymali kolejnych członków tej grupy przestępczej. Tak, dotarli do Łuk Łukasza S. W listopadzie ubiegłego roku prokuratura regionalna w Lublinie postawiła mu pięć zarzutów: m.in. za udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur VAT-owskich i oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości. Wraz z nim zatrzymano dwóch jego kompanów: jeden ma cztery zarzuty, drugi trzy. Ostatecznie za kratkami pozostali tylko oni, choć prokuratura wystąpiła do sądu o aresztowanie całej trójki. Najpierw sędzia Wojciech Smoluchowski z sądu rejedowego w Lublinie nie wyraził na to zgody, a kiedy prokurator prowadzący sprawę odwołał się, od, odwołał się za bratem Szymczyka, miał się wstawić Jerzy. Ziarkiewicz, prokurator regionalny w Lublinie, który został nim za czasów PiS i nakazał prowadzącemu sprawę prokuratorowi wycofać wniosek aresztowy wobec niego. Jak ustalił Onet, kilka tygodni temu sąd zdecydował, że wszyscy podejrzani o udział w grupie przestępczej pozostaną w areszcie. Jedyną osobą, która cieszy się wolnością jest nadal Łukasz S., jednak śledczy chcą od niego 1 milion poręczenia majątkowego. Podejrzany przelał na konto prokuratury jedynie część tej kwoty. Prokurator prowadzący postępowanie musi ocenić sp sposób zachowania się podejrzanego. Na pewno należy traktować to jako wyraz chęci wykonania postanowienia, ale to też zależy od tego, jakie są jego możliwości finansowe. podkreślił prokurator Andrzej Jerzyński, rzecznik prasowy prokuratora regionalnej w Lublinie. Łukaszowi S grozi ponadto wniosek o tymczasowy areszt, ale wszystko wskazuje na to, że i tym razem mu się upiecze. Śledczy uznali, że wpłacenie 400 tysięcy złotych i udzielenie hipoteki na majątku podejrzanego na kwotę 600 tysięcy złotych w zupełności wystarczy. Prad komendanta policji, dalej będzie mógł przebywać na wolności. Z uwagi na charakter sprawy, nie podajemy Prawdziwych personaliów zmarłego policjanta oraz nazwy jego rodzinnej miejscowości. Źródło ONET. No, drodzy Państwo, mocny, mocny artykuł. Bardzo, bardzo mocny. Taki powiedziałbym bardzo mięsny, obfitujący bardzo mocno w szczegóły. Więc odpowiedź yy, policji na taki artykuł powinna być też bardzo mocna, bardzo mięsna, prawda? Taka bardzo, bardzo no, nacechowana faktami tymczasem co czytamy w odpowiedzi oświadczenie po publikacji onet.pl z przekrością należy stwierdzić że artykuł tajemnicza śmierć funkcjonariusza CBŚP pracował przy śledztwie przeciwko bratu komendanta Głównego Policji łamie wszelkie zasady uczciwego dziennikarstwa i narusza zasady etyki zawodowej dziennikarza czyli w pierwszym zdaniu nie mamy odniesienia się merytorycznego do informacji w pierwszym zdaniu mamy atak atak Nastawienie swoich odbiorców negatywnie i sytuację, w której to policja próbuje stawiać wyroki. Policja stwierdza, że tak jest. Jakie policja ma kompetencje do tego, by oceniać pracę dziennikarzy, by stwierdzać, jakie są. Zasady uczciwego dziennikarstwa i zasady etyki zawodowej dziennikarza? Nie wiem. Przypomnę, że większość policjantów nie jest prawnikami. Dziennikarzami z definicji raczej nie są. Choć pewnie są jakieś tam pojedyncze przypadki, gdy jakiś dziennikarz poszedł do policji. Ale drodzy Państwo, to co jest faktem, to to, że w pierwszy akapit jest Czyli klasyczna obrona przez atak, która już sugeruje, że broniący się nie ma za bardzo żadnych merytorycznych argumentów i będzie próbował grać na emocjach, czyli próba zdyskredytowania drugiej strony. Dalej. Już na wstępie należy stanowczo podkreślić, że wskazany w artykule zmarły funkcjonariusz, tak jak informowaliśmy autorów tekstu, ani nie prowadził postępowania przygotowawczego w tej sprawie, ani nie był nawet szeregowym członkiem grupy śledczej. I to jest właśnie to do czego Onet a priori się odwołał, czyli zobaczcie. Oni w swojej odpowiedzi stawiają zarzut, co do którego Onet już się odniósł w artykule, do którego oni się odnoszą. Bo Onet przecież bardzo powiedział, że policja tu manipuluje. Bo policja mówi, że on nie brał, yy, że on nie prowadził postępowania przygotowawczego, ani nie był członkiem grupy śledczej. Tymczasem Onet nie że on prowadził postępowanie przygotowawcze lub że był członkiem grupy śledczej, tylko że prowadził tam jakieś czynności. Jego nazwisko pojawia się. Czyli zobaczcie, wygląda na to, że policja, tak twierdzi Onet, że policja na etapie prowadzenia tego artykułu dopuściła się manipulacji. Onet w swoim artykule tą manipulację wykazał. Następnie odpowiedzią na to jest Powtórzenie dokładnie tej samej manipulacji, tym razem w oficjalnym oświadczeniu policji na stronie policja.pl, gdzie już możemy stwierdzić sami, że rzeczywiście, rzeczywiście, drodzy państwo, tak, policja napisała. No, drodzy państwo, to już jest bardzo grube. W CBSP służył dopiero od kilku miesięcy. Jest to jednoznaczne z tym, że nie miał dostępu do żadnych akt tej sprawy oraz nie odpowiadał za żadne czynności procesowe lub operacyjne. Znowu, drodzy państwo, jakie to jest ciekawe. Próbują go zdyskredytować, on tam od kilku miesięcy i tak dalej, próbują mówić, że nie miał dostępu do akt, Oned nie twierdził, że miał dostęp do akt, czytaliśmy przed chwilą ten artykuł, i mówi, że, że, nie był od, że nie odpowiadał za żadne czynności procesowe lub operacyjne. Drodzy Państwo, to naprawdę nie trzeba być jakimś wybitnym orłem, żeby wiedzieć, że jest różnica między nie odpowiadał za coś, a nie brał w czymś udziału. Tak? Odpowiada kierownik, odpowiada ten, który, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada. Jest oddział, w oddziale jest dowódca, dowódca odpowiada, a inni po prostu są członkami oddziału, którzy biorą w czymś udział. Mogli coś widzieć, nie, czyli znowu onet, czyli znowu policja manipuluje. Policja. Ci, którzy powinni być czyści. Autorzy pominęli te fakty celowo budząc fałszywą narrację o sensacyjnym charakterze. No, pominęli. Tak samo nie napisali o jego numerze buta. Sorry, ale moim zdaniem tutaj policja bardzo grubo jedzie. Bardzo grubo. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że to jest w zasadzie ten manipul... Ten na początku mamy atak, potem mamy grubą manipulację. Pierwsza kapita jest atak, druga kapita gruba manipulacja. Co mamy dalej? W przeciwieństwie do autorów z ogromnym szacunkiem odnosimy się do bliskiej zmarłego. To jest pomówienie. Za to onet powinien pomówić, czy powinien pozwać komendę główną policji. W, prze, yy, w przeciwieństwie do autorów z ogromnym szacunkiem odnosimy się do bliskiej zmarłego. Komenda główna policji twierdzi, że onet Odnosi się, do, e, odnosi się do bliskich zmarłego bez szacunku. To jest grube pomówienie, bardzo grube. I ciężko nam poruszać temat jego śmierci. Jest to straszliwa tragedia dla całej rodziny, która zapewne wie, co było jego przyczyną. Bardzo gruba insynuacja, za którą znowu ta rodzina mogłaby ich pozwać, bo to jest sugestia, że tam się coś w domu wydarzyło takiego, że on się przez jakieś kwestie rodzinne, Targnął na swoje życie. Bardzo grubo po bandzie komenda główna policja. Komenda główna policji, bo tam nadal jest podpisana KGB. Eee... Eee... Mm. Leci. Jadą po bandzie. Jest to również tragedia dla nas. Nas napisali z dużej litery. Dla kolegów i koleżanek. Koledzy i koleżanki już napisali z małej z pracy. Jednakże wskazać należy, że sposób opisania okoliczności tej tragedii narusza wszelkie zasady dobrego dziennikarstwa i etyki, a także wytyczne polskiego towarzystwa Suiz suicydologicznego. Na co powinni zwracać uwagę do doświadczeni dziennikarze? Autorzy w myśl powiedzenia, że zmarły już się nie wypowie, nadali jego śmierci sensacyjny charakter, ma mając zanies uczucia najbliższych kolejne pomówienie, ale przede wszystkim Przekłamując fakty i pisząc nieprawdę. No, bardzo poważny zarzut. Pomijając fakt, że tutaj mamy jed, znowu atak, jeden wielki atak, no to skoro napisali bardzo poważnie, to, to jest poważny konkret. Policja zarzuca Onetowi, że przekłamują fakty oraz piszą nieprawdę. Po czymś takim powinna nastąpić tak zwana tabelka. Onet napisał to, było tak. Onet napisał to, było tak. Onet napisał to, było tak. Mówiąc krótko, należy wykazać, gdzie ta nieprawda się pojawiła. Hmm. A zostały nam tylko dwa krótkie akapity. Ciekawe. Kończąc, należy przypomnieć. Słuchajcie, czyli po zdaniu, przede wszystkim, które mówi, przede wszystkim przekłamując fakty i pisząc nieprawdę, gdzie to, to powinien być wstęp. Słuchajcie, to powinien być wstęp. i tu powinna być treść merytoryczna, gdzie policja wskazuje, gdzie on powiedział nieprawdę. Nie ma w ogóle tej części merytorycznej i policja od razu przychodzi do zakończenia. Ktoś tu pominął to, co najważniejsze, część merytoryczną. Tu jest atak, manipulacja, atak, zakończenie. Mnie osobiście to utwierdza w przekonaniu, że policja ma coś bardzo poważnie do ukrycia. i... i... I u mnie przynajmniej wzbudza to przekonanie, że nie jestem w naszym kraju bezpieczny. Kończąc, należy przypomnieć, że to prokuratura prowadziła śledztwo zarówno w opisanej w tytule artykułu sprawie, jak i w związku z nagłą śmiercią funkcjonariusza. No tak, on chyba nie twierdził, że było inaczej, nie? Wykluczono wszelkie możliwe powody mm, mogące mieć związek ze służbą CBSP. No nie, nie wykluczono. Bo śledztwo trwało 5 dni i nie było fizycznej możliwości tego wykluczyć. Że prokurator powiedział, że wyklucza, to nie znaczy, że wykluczono. To również prokurator podejmował decyzję co do czynności w tych sprawach. Autorzy w tym tekście zastosowali wiele manipulacji i celowo tragiczną śmierć powiązali ze sprawą, w której ten funkcjonariusz tak naprawdę w ogóle nie uczestniczył. Słowo klucz. Tak naprawdę. Czyli takie pośrednie przyznanie, że jednak trochę uczestniczył. Pomijając, że kolejny atak. Jednocześnie informujemy, że prześlemy oficjalną skargę do Rady Etyki Mediów na dziennikarzy, którzy przygotowali publikację godzącą w dobre imię zmarłego funkcjonariusza, jak i całej formacji. Nie wiem, czy to godziło w jego dobre imię. Mi się wydaje, że... Znaczy, w dobre imię całej formacji to <gryw> najbardziej... Godzi zachowanie, zachowanie formacji. Przepraszam. To, co policja wyczyniała w czasie COVID-a, to nic tak nie zniszczyło dobrego imienia policji jak to. No, przez te dwa lata zmarnowali kilkadziesiąt lat yy, pracowania na yy, coraz lepszą opinię, nie? No tak było. Druga rzecz to, że policjanci, którzy dokonywali strasznych rzeczy w czasie COVID-a, Nadal są policjantami w dużej części. To bardzo mocno godzi w dobre imię policji. Eee. Um. Tyle. Także natomiast co do samego funkcjonariusza, no drodzy Państwo, generalnie popełnienie samobójstwa w Polsce jest bardzo źle odbierane. No jest. Więc każdy, kto robi tak, że y, opinia publiczna pomyśli, że ten człowiek nie targnął się na swoje życie, tylko że kto go, ktoś go zabił, ten tak naprawdę działa na korzyść dobrego imienia tego człowieka, a nie godzi w jego dobre imię. Eee... No, i tyle drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!